Noga z gazu na drogowej trasie średnicowej i na drodze krajowej numer 88. Na tych trasach pojawią się nowe urządzenia do pomiaru prędkości. Na razie trwają jeszcze prace, ale już niebawem trzeba będzie bardziej niż do tej pory pilnować mocy, z którą przyciskamy pedał gazu. Łukasz Kądziołka. Kierowcy będą pod obserwacją. W dwóch lokalizacjach trwają prace związane z instalacją odcinkowego pomiaru prędkości. Na DTS-ce w Gliwicach oraz na drodze krajowej nr 88 w Zabrzu i Gliwicach pojawiły się już konstrukcje. Mimo surowszych kar za nieprzestrzeganie ograniczeń na drogach, nadal prędkość jest główną przyczyną wypadków. Odcinkowy pomiar prędkości zmusza kierującego do jazdy z dozwoloną prędkością przez dłuższy okres czasu, przez dłuższy odcinek, a nie jeśli mówimy tutaj o statycznych kontrolach, że kierowcy czasami zwalniali przy pomiarze funkcjonariuszy, a przejeżdżając za ten pomiar już rozpędzali się. W Gliwicach i Zabrzu łącznie pomiar obejmie około 10-kilometrowy odcinek. W Katowicach to krótki fragment DTS-ki przy granicy z Chorzowem. Wykonawca realizujący inwestycje dostarczy urządzenia, które mają możliwość rejestracji wykroczeń na kilku pasach ruchu, niezależnie od tego, po którym pasie porusza się pojazd. Pozwalają też na identyfikację pojazdu, rejestrują wizerunek sprawcy oraz szereg innych parametrów. Kwestia przełączenia urządzeń w tryb rejestracji naruszeń, a więc już w takim standardowym trybie pracy, kiedy będą monitorowały określone odcinki, kiedy będą urządzenia reagowały w sytuacji, kiedy kierowcy nie będą stosowali się do obowiązujących ograniczeń prędkości, jest uzależniona od prac zakładów energetycznych. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości pojawiają się w łącznie 39 lokalizacjach w całym kraju. W sumie około 200 km nowych odcinków dróg zostanie objętych kontrolami. Dostawa i montaż urządzeń to inwestycja za ponad 34 miliony złotych.